Czy to jeszcze jesień, czy już zima? Niezależnie od tego, że temperatura trochę wzrosła, miasta muszą szykować się na coroczną akcję zima. Trzeba mieć nie tylko ludzi i sprzęt, ale również materiał. Soli zużywa się bardzo dużo. Wyjechaliśmy w sobotę, więc sytuacja była taka, że zużyliśmy około tam 25 ton plus chodniki, no to daje nam 40 ton soli razem z chodnikami. Wszystko drożeje, więc sól też. Miasta już odczuły tę podwyżkę. Kupiliśmy już sól za dużo większą kwotę niż w ubiegłym roku, bo wtedy za tonę płaciliśmy około 430 zł, a teraz to jest 730 zł, więc ta różnica jest znacząca. Jednak no ze względu na to, że no na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać, pozostajemy w tym samym standardzie. Mamy troszeczkę soli z ubiegłego roku, więc pomimo tego, że w tym roku kupiliśmy soli mniej, to zabezpieczoną mamy taką samą ilość. W Sosnowcu zużywa się średnio od 2 do 2,5 tysiąca ton soli na sezon. Dlatego, żeby przygotować się na zimę, miasto musi wydać ponad 1 000 000 zł. Niektórzy postanowili przygotować się już wcześniej, żeby nie przepłacać. Analizowaliśmy sytuację na rynkach. Wiedzieliśmy, że po prostu ta cena wzrośnie, dlatego postanowiliśmy kupić ją wcześniej, żeby czekała. I w tym momencie uniknęliśmy tych podwyżek, które obecnie są. W Mikołowie na jednorazowe posypanie wszystkich gminnych dróg zużywa się 50 ton soli. Gmina kupiła jej tyle, ile trzeba, żeby przeprowadzić taką akcję kilka razy. Burmistrz zapowiedział jednak, że jeśli to będzie możliwe, Mikołów będzie sól oszczędzał. Tam posolić, gdzie to jest konieczne, bo Mikołów jest trochę pagórkowaty, więc żeby nie solić, to nie ma możliwości, bo by te auta w tych naszych dolinkach ugrzęzły. Tak? Osoby, seniorzy, starsi też chodzą po chodnikach, więc gdyby pojawiła się szklanka albo gładź, no to nie ma dyskusji, musimy posolić. Natomiast próbowaliśmy mieszkańcom uzmysłowić, że jeżeli to będzie tylko śnieżna pogoda, to raczej będziemy stawiać na spychacze, na odśnieżanie ulic. Obecnie śniegu nie ma i wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas nie będzie. Gminy liczą na to, że akurat w tym sezonie nie spadnie go w miastach zbyt dużo.